Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Dzisiaj półmetek terminu na policzenie głosów oddanych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 12 dni temu zakończyło się głosowanie, którego celem było wskazanie sposobu rozdysponowania środków w suwalskim budżecie obywatelskim. Za kolejne 12 dni poznamy wyniki. Przypomnijmy, że tegoroczna pula pieniędzy to 2 600 000 zł. Suwalski budżet obywatelski od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Okazuje się, że Suwałczanie mają nie tylko mnóstwo pomysłów, jak wydać tę niemałą kwotę, ale też bardzo chętnie uczestniczą w wyborze propozycji. W 2014 roku do ratusza wpłynęło niemal 40 projektów, wyłoniono 3. W głosowaniu udział wzięło niemal 11 000 osób. Rok później nieco mniej projektów, 35 i nieco mniej głosów, 8,5 tysiąca, ale do realizacji wybrano 3 duże i 9 drobniejszych pomysłów. Najmniejszym zainteresowaniem mieszkańców suwalski budżet obywatelski cieszył się w 2016 roku. Wprawdzie pojawiły się w nim 34 projekty, ale do głosowania przystąpiło zaledwie 7,5 tysiąca Suwałczan. W kolejnych latach zainteresowanie społeczne projektami finansowanymi z budżetu obywatelskiego zaczęło jednak na powrót rosnąć. Do programu zgłaszano nieco mniej projektów, ale w głosowaniach brało udział coraz więcej mieszkańców. Rekordowa liczba wypowiedziała się w sprawie budżetu obywatelskiego w 2019 roku. W głosowaniu udział wzięło ponad 12 tysięcy osób. Tegoroczna lista zakwalifikowanych projektów liczyła 24 propozycje i już teraz wiemy, że w tym roku oddano rekordową liczbę głosów. Poinformował nas dzisiaj Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta. Cieszy fakt, że coraz więcej osób angażuje się w proces decyzyjny dotyczący wydatkowania miejskich funduszy. W końcu to nasze wspólne pieniądze i nasze wspólne miasto.